Laptopa o nazwie TAFBOOK już raz testowaliśmy. Przez producenta jest on reklamowany jako szczególnie odporny na trudne warunki. To taki laptop dla inżynierów, zapewnia instrukcja tego gadżetu. Żeby nie być gołosłownym, kilka tygodni temu sprawdziliśmy, jak sprawuje się po upadku. Czy działa, kiedy spadnie na niego kilka cegieł? Czy można z niego korzystać, jak spadnie z pierwszego piętra? Czy faktycznie jest odporny na piasek? Czy naprawdę nie zaszkodzi mu woda? Komputer wszystkie te próby przeszedł pomyślnie, ale nie przeszedł takiej próby. Mimo tego, że efektów można się spodziewać, jedziemy na strzelnicę. Nieczęsto w końcu jest okazja strzelać do laptopa. Przypomnijmy, nowy taki gadżet kosztuje 22 tysiące złotych. Na pierwszy ogień, a raczej do pierwszego ognia, nasz specjalista użyje tradycyjnej dziewiątki. Niestety liczyliśmy na coś więcej, a raczej na to, że dłużej postrzelamy. 9-milimetrowe pociski szybko przebiły nasz komputer. Ponieważ jednak nie został trafiony centralnie, można przyjąć założenie, że niektóre dane udałoby się jeszcze uratować. Teraz już tylko dla własnej satysfakcji postanawiamy nie dać gadżetowi żadnych szans. Kolejna broń to standardowe wyposażenie wojsk NATO, karabin M4. Mniejszy kaliber niż pistoletu, ale dużo mocniejsza siła przebicia. Teraz jeszcze chyba najpopularniejszy na świecie i niezawodny od lat Kałasznikow. Uwaga! I na deser, bo to jak uczta dla konesera, kilka strzałów z breneki. Jak strzelać do laptopa, to na całego. Efekt? Tego oczywiście można było się spodziewać, z komputera nic nie zostało. Zresztą trudno się dziwić, bo to chyba pierwszy laptop, który został poddany takim testom. Po tym sprawdzianie informujemy, że laptop TAFBOOK, jak obiecuje producent, jest komputerem faktycznie odpornym na wiele. Nie jest jednak tarczą kuloodporną i jako taka nie powinien być używany, chyba że chodzi o gradobicie.